Amen. Dzisiaj jest poniedziałek, 7 dzień stycznia 2019 roku. Jesteśmy w czasie po uroczystości Epifanii, objawienia Pańskiego. I w tych dniach te teksty Ewangelii, które nas prowadzą w liturgii słowa każdego dnia, będą nam pokazywały różne oblicza Jezusa, byśmy mogli powiedzieć. Różne objawienia się Jezusa pośród ludzi. Dzisiaj czytamy fragment z Ewangelii świętego Mateusza, który opisuje początek działalności Jezusa. Rozdział 4, wersety 12, 17 i 23, 25. Od razu orientujemy się, że brakuje fragmentu mówiąco o powołaniu pierwszych uczniów. Ciekawe dlaczego. Tekst zaczyna się od informacji, że Jan został wydany. Świadectwo Jana Chrzciciela dopełnia się przez męczeństwo. I to jest znak początku misji Jezusa. Jezus udaje się do Kafarnaum. W tym tekście, jak w wielu poprzednich tekstach mówiących o narodzeniu Jezusa, ale także zobaczymy to, czy widzimy to w różnych fragmentach Ewangelii świętego Mateusza, jest wielki nacisk na to, że w Jezusie wypełniają się zapowiedzi i obietnice Starego Testamentu. Jan Chrzciciel stoi w miejscu. Jezus wychodzi do ludzi. On chrzcił nad Jordanem, wszyscy do Niego przychodzili. Jezus podejmuje inną strategię, inną metodę duszpasterską. Wychodzi do ludzi. I słyszymy jakby syntezę Jego nauczania. Nawracajcie się, bo nadchodzi już Królestwo Niebieskie. Nawracajcie się. Dlaczego mamy się nawracać? Bo rozpoczyna się panowanie Boga. Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże. Często my myślimy, że jest to takie wtargnięcie Boga w nasze życie. A przecież Królestwo Boże to nasza nadzieja. To spotkanie się z jednej strony Bożych obietnic i pragnień człowieka. To ta rzeczywistość, o którą przecież prosimy ciągle w Ojcze Nasz. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. I Mateusz nam pokazuje Jezusa, który naucza, głosi i uzdrawia. Naucza. Czego naucza? Naucza tego, co człowiek powinien wypełniać w swoim życiu. Jak wypełniać wolę Ojca. Głosi to, co czyni Bóg, objawia Bóg, aż wreszcie daje znak, że to, co czyni Bóg i co się dokonuje w życiu człowieka, jest wielką przemianą, jest uzdrowieniem, uleczeniem człowieka z wszelkich chorób wszystkich ludzi. Jezus objawia nam właśnie to, że pragnie, aby rzeczywiście w naszym życiu spełniły się i wypełniły obietnice, które Bóg nam ofiarował. Amen.